Witajcie moi kochani, witam was na moim opiniotwórczo-sportowym kanale. Dzisiaj zajmiemy się sylwetką Jakuba Koseckiego i opowiem wam, dlaczego nie zrobił kariery na miarę swojego talentu. Często w życiu piłkarza są takie momenty, że grasz dobrze, masz taki świetny sezon. Jakub Kosecki miał taki w barwach Legii za czasów Jana Urbana. W sezonie 2013-2014 był takim elektronem napędowym drużyny wojskowych, strzelał gole, asystował. Do dzisiaj mam przed oczami spotkanie z Widzewem Łódź. Jesienny taki mecz listopadowy. Legii się ta gra nie klei. W pewnym momencie Jakub Kosecki przejął piłkę, przedryblował kilku zawodników, strzelił pięknego gola. Krzyknąłem do mojego taty, zobacz, zagrał, zrobił akcję w stylu Messiego. I to właśnie był taki sezon, jak Legii wtedy nie szło. Było podanie do Jakuba Koseckiego i Jakub Kosecki był tym napędowym elektronem, pędził, dryblował, był trudny do powstrzymania. I po tamtym sezonie, w którym strzelił dużo goli, miał ofertę ze Spaniolu Barcelona. Gdyby Legia Warszawa go sprzedała, ale Jan Urban i ówczesne władze, prezes Leśnodorski nie chcieli go puścić, ta kariera byłego zawodnika Lechii mogłaby się zupełnie inaczej potoczyć. Przykład Kamil Grosicki. Był graczem Jagiellonii Białystok. Co prawda miał nieudaną przygodę, transfer zagraniczny w lidze szwajcarskiej w Sionie. Wrócił do polskiej ligi, do Jagiellonii Białystok. Pojawiła się oferta z ligi tureckiej. Bardzo chciał wyjechać. Prezes Kulesza, właściciel Jagiellonii Białystok, puścił go. No i widzimy, jak ta kariera się potoczyła. Potem Kamil Grosicki grał we Francji, w Anglii i wylądował w Premier League, w reprezentacji. I tak samo mogła wyglądać by kariera Jakuba Koseckiego, który ma obecnie 30 lat. Nie można mu zabronić marzyć. Jest to taki wiek w futbolu, różne rzeczy się dzieją i jakby z tej drugiej ligi tureckiej awansował do pierwszej, zagrał super sezon, tam strzelił z 10 goli za 2 lata, to i nawet może się nim zainteresować Bekistasz bądź Galatasaray i powrócić do reprezentacji. Futbol zna takie niesamowite powroty do drużyny, no ale tak patrząc racjonalnie, będzie o to ciężko. No nie ma szans, żeby dogonił Kamila Grosickiego, biorąc pod uwagę jego wiek i etap kariery, na którym się znajduje. Przepraszam, mi długopis upadł. I moi kochani, tak sytuacja wygląda. Jak miałbym na przykład, i to był ten moment decydujący o tym, że Jakub Kosecki nie zrobił kariery na miarę swojego talentu, a potencjał miał, ponieważ abecadła piłkarskiego uczył się w takich klubach jak Nantes, Montpellier, Chicago Fire, Kosa Konstancin, Legia Warszawa. Trenował, dorastał w zagranicznych krajach, bo jego tata Roman Kosecki grał w Osasunie Pampeluna, Atletico Madryt, Nantes, Montpellier, Chicago Fire. Widzicie, w takich miejscach dorastał. Od razu już widzicie przy sylwetce Romana Koseckiego, ojca Jakuba, że Kosecki senior zrobił większą karierę klubową, jeżeli chodzi o sukcesy w polskiej ekstraklasie. No to tutaj Kuba przebija ojca, bo zdobył 3 mistrzowskie tytuły, plus do tego 2 Puchary Polski. Roman Kosecki nie zdobył mistrzostwa, zdobył 2 Puchary Polski i Super Puchar Polski. Zdecydowanie ma lepszą karierę tą zagraniczną, bo tutaj zdobył, oprócz tych świetnych klubów, w których grał Roman Kosecki, no to zdobył mistrzostwo MLS i puchar MLS Chicago Fire. Zdobył także puchar z Galatasaray Istanbul i super puchar. No moi kochani, a także w reprezentacji rozegrał 69 spotkań, strzelił 19 goli, a Jakub tylko 5 meczów i zdobył jednego gola. Niestety nie dorównał ojcu
i są małe szanse, żeby to zrobił. Jeszcze ma z 5-6 lat, bo tyle zwykle kariera skrzydłowych trwa. No i jeszcze może przebić osiągnięcie swojego ojca, jeśli by awansował z Adamem Sport do ekstraklasy tureckiej, strzelił kilkanaście goli i by się nim zainteresował Galatasaray Stambuł, wtedy byłoby to możliwe. Co, moi kochani, sądzicie o Jakubie Koseckim? Czy też uważacie, że ten moment, kiedy Legia nie puściła go do Espanyol Barcelona, był kluczowy? Czy macie zupełnie odmienne zdanie i uważacie, że Jakub Kosecki no nie miał talentu, że z tej kariery piłkarskiej, którą zrobił, wycisnął jak najwięcej, więcej się nie dało i powinien się cieszyć z tych osiągnięć? Czy to jest taki kolejny zmarnowany talent polskiej piłki? Jakie macie zdanie? Proszę, dajcie znać, napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, tak? A jeśli wam się nie podoba, tak, zaznaczcie dzwoneczek. Dziękuję, moi mili, za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!